Teatrzyk, Zielone Oko przedstawia. Georges Simenon, Maigret i Widmo. Maigret, o co chodzi? Szefie, proszę mi wybaczyć, że wyrwałem pana ze snu, ale ktoś, kogo pan lubi, miał w nocy wypadek. Jean wie? Nie, L'Union. Nie żyje? Jest ciężko ranny. Przewieziono go do Bichat i właśnie operuje go profesor Mengo. Co mu się stało? Dwie kule. Jedna w brzuch, druga trochę poniżej ramienia. Gdzie to było? Na Avenue Junon, na chodniku. Był sam? Tak. W tej chwili jego koledzy z 18 komisariatu prowadzą śledztwo. Nie wiadomo, jak do tego doszło? Na razie nie. Nie wiemy nawet, co robił na Avenue Junon. Jakaś dozorczyni usłyszała strzały i zatelefonowała na komisariat. Kula przebiła okiennicę, stłukła szybę i utkwiła w ścianie nad jej łóżkiem. Słuchaj, Lapointe, przyślijcie po mnie samochód. Pojedziemy do Bichat. Zaraz po pana przyjadę, szefie. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Czy ktoś zawiadomił panią L'Union? Profesor Mengo twierdzi, że on ma szansę się z tego wylizać. Tak, szefie. Podjął się tego Durantel. Jean-Vie, czy L'Union prowadził jakąś sprawę? Właśnie zastanawialiśmy się nad tym, panie komisarzu. Tak. Znał pan L'Uniona. Kiedy zdawało mu się, że jest na tropie, zachowywał się dość tajemniczo. Co najmniej od 2 tygodni wracał do biura z taką miną, jakby przygotowywał wielką niespodziankę. Nie zrobił żadnej aluzji? No nie, ale ostatnio prawie zawsze wybierał nocną służbę. Czy wiadomo, w którym sektorze pracował? Patrole widziały go wielokrotnie na Avenue Junot, w pobliżu miejsca, gdzie go napadnięto. Wychodził z biura około godziny 9 wieczór, a wracał o 3 albo o 4 rano. Zdarzało się, że w nocy w ogóle się nie pojawiał. Może filiżankę kawy, panie komisarzu? Dziękuję. A zatem tej nocy leżała pani w łóżku. Tak. I usłyszałam jakiś głos. Proszę otworzyć bramę. O, czy wie pani, która była godzina? Było 2:40. Mój budzik ma fosforyzujące wskazówki. Czy to wychodził któryś z tutejszych lokatorów? Nie. To był ten pan, na którego napadnięto. Pani Angelo, czy pani chce powiedzieć, że był to inspektor L'Union? Tak. Od jakiegoś czasu odwiedzał tę młodą osobę z 4. piętra. Jak nazywa się ta osoba? Marinetta Ogier. Bardzo ładna dziewczyna. Marinetta. Miała kiedyś narzeczonego, ale z nim zerwała. Czy pani lokatorka jest w tej chwili w domu? Nie. Poszła do pracy? Nie wiem, czy poszła, ale kiedy chciałam jej jakoś oględnie powiedzieć, co się stało, to... O której godzinie? No, po moim telefonie na policję. A zatem przed 3:00 nad ranem. Tak, tak. Myślałam, że musiała słyszeć strzały. Wszyscy lokatorzy je słyszeli. Jedni wyglądali z okien, inni schodzili na dół w szlafrokach, aby dowiedzieć się, co zaszło. To, co zobaczyłam na chodniku, było okropne. Pobiegłam więc na górę i zapukałam do jej drzwi. Nikt nie odpowiedział. Weszłam i
Przekonałam się, że mieszkanie było puste. Sądzi pani, że Marinetta wyszła z domu razem z nim? Nie. Wychodziła tylko jedna osoba. Czy mogła wyjść już po strzelaninie? To jedyne możliwe wytłumaczenie. Kiedy zobaczyłam ciało na chodniku, przybiegłam tutaj, aby zatelefonować na policję. A, tak. Czy inspektor Lognon był przytomny? Czy coś powiedział? Wyszeptał jedno słowo, ale wydawało mi się bez sensu. Może majaczył? I jakie słowo? Widmo. Cześć. Co nowego, Jean-Vie? Ustaliliśmy, że strzelano z jadącego samochodu z pistoletu automatycznego typu Mauser. Znaleźliśmy na ulicy 3 łuski od nabojów. Co z dziewczyną? Pracuje w zakładzie kosmetycznym przy ulicy Matignon, ale niestety znikła i nikt nie wie, gdzie się podziewa. A co wiadomo o lokatorach domu, z którego wyszedł Lognon, no i tych domów naprzeciwko? Skierowałem tam naszych ludzi, ale to trochę potrwa. Duże czy małe dla pana komisarza? Oczywiście duże. Lubię wstępować sobie tutaj na piwo. Ale Adrem, czy coś wiadomo, inspektorze Jean-Vie? Otóż w kamienicy, z której wyszedł Lognon, trafiłem na starca nazwiskiem Macle, który prawie nie wychodził z domu. Aha. A reumatyzm, jakieś inne dolegliwości. Godzinami przesiaduje w oknie i obserwuje sąsiadów z naprzeciwka. Czy powiedział coś ciekawego? Mówił przede wszystkim o Holendrze, Norisie Jonkerze i jego pracowni malarskiej. Tak, ten 64-letni gentleman ma jedną z najpiękniejszych kolekcji obrazów w Paryżu. Dzieła Renoira, Cezanna, Gauguina. Ma także bardzo piękną, młodą żonę. Macle zaobserwował, że bardzo często do domu Holendra przychodzą wieczorem kobiety różnego autoramentu. Wychodzą w nocy, czasami dopiero o świcie. A może Lognon, który często przechodził przez Avenue, zainteresował się tymi wizytami? Nigdy nie wiadomo, co działo się w tym domu. Co jeszcze panu powiedział ten sympatyczny starzec? No, widział jak parę razy. Przyjechał do Holendra żółtym sportowym wozem mężczyzna, około 40. Typowy Amerykanin. Tak. Bywa też tam młody, łysy mężczyzna. Ten przyjeżdża taksówką, zwykle późnym wieczorem i odjeżdża z pakietami. No mogą to być obrazy, ale równie dobrze coś innego. Zastanawiam się, co takiego odkrył Lognon, że ktoś zdecydował się do niego strzelać? Jeszcze jedno piwo, komisarzu? Z przyjemnością, inspektorze. O, pan Legre, dzień dobry, jak mi... Przyjemnie, że mogę poznać człowieka tak słynnego jak pan. Czemu zawdzięczam pańską wizytę? Jak panu wiadomo, panie Jonker, ubiegłej nocy strzelano naprzeciwko pana domu do jednego z moich ludzi. Jest w ciężkim stanie. Odwiedzamy wszystkich okolicznych mieszkańców, mając nadzieję, że uzyskamy informacje dotyczące tego wydarzenia. Panie komisarzu, ani ja, ani moja żona nic nie słyszeliśmy, bo nasze sypialnie znajdują się po drugiej stronie domu. Napije pan się whisky? Karl,
bądź łaskaw, szkocką. Woda sodowa czy zwykła? Sodowa. Piję pańskie zdrowie, panie Megre. Dziękuję. Powiedziano nam, panie Junker, że często, niekiedy dwa albo trzy razy w tygodniu wieczorem do pańskiej bramy dzwonią młode kobiety i że ktoś wpuszcza je do domu. Mógłbym sądzić, że chodzi tu o przyjaciółki pani Junker, gdyby osoby te nie należały do pewnego szczególnego środowiska, co czyniłoby tę hipotezę ubliżającą. No, nie widzę związku pomiędzy tymi wizytami rzekomymi czy prawdziwymi, a strzelaniną na ulicy. A poza tym mam prawo przyjmować w swoim domu kobiety. Mężczyzna w pewnym wieku potrzebuje zmiany. Czy mogę spytać, jak pani Junker... Pani Junker nie jest purytanką i zna życie, panie Megre. Panie Junker, czy mógłbym trochę rozejrzeć się w pańskim domu? A rzeczywiście, proszę bardzo. Obejrzał pan pokój, gdzie spędzam znaczną część dnia. Chodźmy więc na górę. Tu jest pracownia. Kochanie, można? Pokazuję dom panu Megre, który dowodzi brygadą śledczą. Moje uszanowanie, pani. Dużo o panu słyszałam, panie Megre. Mam nadzieję, że nie jest pan znawcą sztuki. W przeciwnym razie, dziękuję. Błagam, proszę nie patrzeć na te bohomazy, które namalował. Czy od dawna pani maluje? Trudno żyć w domu obwieszonym płótnami z mężem, którego jedyną namiętnością są obrazy i nie ulec pokusie wzięcia pędzla do ręki. Spędzam tutaj większą część dnia. Czy to dla pani mąż zbudował te wspaniałe atelier? O nie! Kiedy je budował, jeszcze mnie nie znał. Miał przyjaciółkę. Prawdziwą malarkę, która do dziś wystawia w galeriach swoje prace. Tak. Tak. Maluje pani wieczorami? Maluję, kiedy mam ochotę. Często także i w nocy. Światło przebija przez te zasłony. Jak to więc możliwe, że pracownia jest prawie pusta? Gdzie są namalowane obrazy? Przepraszam, a co znajduje się za tymi drzwiami? Od dawna nieużytkowane pomieszczenie. Nawet nie mam kluczy. Panie Junker, zatelefonuję do prokuratury, żeby przysłano mi zgodny z prawem nakaz przeprowadzenia rewizji. Ale wie pan, zastanawia mnie pewien szczegół. Zarówno drzwi atelier, jak i te drzwi zamykane są na zasuwy umieszczone na zewnątrz, w odróżnieniu od wielu innych drzwi w tym domu. Proszę. Proszę. Oto klucz. Dziękuję. O! To bardzo przypomina cele. A na ścianach jakieś obsceniczne formy, kreślone farbami i bardzo wyuzdany portret pani domu. Kto zajmował ten pokój? Panie Megre, zaraz zadzwonię do mojego adwokata. Panie Junker, zaraz zabiorę pana do swego biura na Quai des Orfèvres i tam porozmawiamy. Tak. Mieszkał tutaj młody, bardzo zdolny malarz. Tak. Wyciągnąłem go z nędzy, dałem mu pieniądze na płótno i na farbę. A wieczorami zamykał go pan, żeby nie uganiał się za kobietami. Nie, tu je sobie sprowadzał. Co się z nim stało? Mąż go wyrzucił, tak. Ale dał mu trochę pieniędzy. Pani Junker. Tak. Do której była pani w pracowni zeszłej nocy? Wydaje mi się, że do pierwszej. Czy wychodząc z atelier zgasiła pani światło? Światło? Myślę, że tak. To się robi machinalnie. Miała pani na sobie ten sam biały strój i ten sam turban, co
dzisiaj? Prawdę mówiąc, jest to stary płaszcz kąpielowy i ręcznik frotte. A pan, panie Jąkar, czy często sprzedaje pan obrazy? Owszem, odsprzedaję część płci, by kupować dzieła wybitniejsze. To tłumaczyłoby, dlaczego sąsiedzi widzieli, jak z pana domu wynoszono obrazy. Dzień dobry, jak zwykle duże piwo, proszę. I żeton do telefonu. Halo? Kto przy telefonie? Inspektor Janvier. O co chodzi, szefie? Chciałbym, aby jak najprędzej roztoczono nadzór nad domem niejakiego Norisa Jonkera przy Avenue Junot. To jest naprzeciw domu, z którego wychodził Lognon, gdy go zaatakowano. Poślij przynajmniej dwóch ludzi i samochód. Zaraz to zrobię, szefie. Śledzić trzeba nie tylko Jonkerów, gdyby wyszli z domu, ale ewentualnych przybyszów. Pośpieszcie się. Witajcie, chłopcy. Lapointe, czy coś wiadomo o miejscu pobytu panny Marinette Ogier? Widziałem się z jej byłym narzeczonym. Niezbyt ciekawy typ, ot taki fircyk. Dowiedziałem się niewiele. Nie widzieli się od roku. Jeanvier? Tak? Co nowego u Jonkerów? Wczoraj, tuż przed godziną 10 wieczór, wyszli z domu Jonkerów dwaj ludzie, wlokąc trzeciego, który był tak pijany, że nie mógł się utrzymać na nogach. A poza tym był bez butów i skarpetek. Wsiedli do żółtego Jaguara i szybko odjechali. Ustaliłem, że właściciel samochodu nazywa się Ed Golan. Jest Amerykaninem i mieszka w hotelu Ritz przy placu Vendôme. Ed Golan? To znany krytyk sztuki, ekspert o międzynarodowej renomie. Przyjmował u siebie wiele razy dyrektora Louvre, odwiedzają go wielcy marszandzi. A drugi mężczyzna? Drugi to Stanley Hobson, bardziej znany jako Łysy Stan. Posłuchaj, Jeanvier, pojedziesz do Ritza z jednym z inspektorów. Postarajcie się dyskretnie skłonić Eda Golana, by poszedł z wami. Powiedz, że chcemy go prosić o pewne informacje dotyczące wozu. Dobrze. Działaj szybko. Tak jest, szefie. Czy to możliwe, aby taki człowiek jak Norris Jonker miał w swojej kolekcji falsyfikaty? Bardzo proszę, niech pan zechce wejść, panie Golan. I proszę mi wybaczyć, że pana fatygowałem. Nic. Przypuszczam, że chodzi o mój samochód, komisarzu Maigret. Pan jest właścicielem żółtego Jaguara, prawda? No, byłem nim. To znaczy, co ma pan na myśli? To, że dziś rano udałem się do komisariatu w pierwszej dzielnicy i zawiadomiłem, że mi go skradziono. Zna pan Stanleya Hobsona? Panie Maigret, nie mam zamiaru nic mówić, zanim się nie dowiem, w co chce mnie pan wpakować. Pewni pańscy przyjaciele znaleźli się w trudnej sytuacji. Którzy przyjaciele? Na przykład Norris Jonker. Pan kupował i sprzedawał dla niego obrazy i, jak sądzę, Nie jestem marszandem. Zdarza się, że muzea albo prywatni ludzie zwracają się do mnie, szukając obrazu danego malarza, danej wartości, z danej epoki. Jeżeli w trakcie moich podróży dowiem się, że tego rodzaju obraz jest na sprzedaż, ograniczam się do zasygnalizowania tego. Bez prowizji? To nie pańska sprawa.
lecz urzędu celnego w moim kraju. Komisarz Maigret, prawda? Mm-hmm. Widziałam pana fotografię w gazetach. Proszę mi powiedzieć, czy on umarł? Nie. Pan Nozier został ciężko ranny, ale lekarze mają nadzieję, że go uratują. Czy to pani zawiadomiła inspektora Lognon, że w domu naprzeciwko dzieją się dziwne rzeczy? Nie, ja nic nie zauważyłam. Chyba tylko to, że wieczorami w pracowni często paliło się światło. Gdzie on panią spotkał? Na ulicy, gdy wracałam do domu. Powiedział mi, że dowiadywał się o moje mieszkanie, że musi w nim spędzić przy oknie 2 albo 3 wieczory, aby kogoś obserwować. Pokazał mi swoją odznakę policyjną i legitymację. Czy widziała pani mężczyznę w oknie naprzeciwko? Tak, trzymał w ręce paletę i pędzle i malował. Był ubrany na biało. Głowę miał okręconą ręcznikiem. Tak, śmiejąc się powiedziałam, że wygląda jak widmo. Dlaczego pani uciekła? Pomyślałam, że gangsterzy wiedzieli, kim jest Lognon i że zechcą się rozprawić także ze mną. Halo? Połączcie mnie z panem Junckerem. Norris Juncker, Avenue Junot. Halo? Słucham. Pan Junker? Tutaj Maigret. Znam już całą prawdę o panu. Boję się, że ktoś chce zamordować człowieka, którego trzymał pan u siebie w zamknięciu. Gdzie on jest? Niech mi pan powie, kto i dokąd go uprowadził. Natychmiast, słyszy pan? Panie Junker. Mario de Lucia. Ulica de Berli, 27 bis. On miał się zająć Frederikiem. A, Frederico to malarz, który pracował w pańskim atelier. Tak, Frederico Palestri. Czekam na pana w moim biurze, panie Junker. Pana dom jest pod obserwacją policji. Połączcie mnie z komisariatem dziewiątki. Halo? Kto przy telefonie? Dubois? Niech pan weźmie 3 albo 4 ludzi. Pojedźcie na ulicę de Berry 27 bis do pracowni jakiego Maria de Lucia. Aresztujcie go. Przywieźcie też człowieka, którego tam uwięziono, Frederica Palestri. Działajcie ostrożnie. Mario de Lucia posługuje się Mauserem 7.63. Proszę usiąść, panie Junker. Dziękuję. Frederico Palestri nie żyje. Znaleziono go powieszonego w łazience. Mario de Lucia zwiał, ale go dopadniemy. Jak zaczęła się sprawa z obrazami? Mówiłem już panu u siebie w domu. Sprzedaję niektóre płótna, by kupować inne, piękniejsze i rzadsze. Kiedy raz się zacznie, trudno się powstrzymać. Raz się pomyliłem. Chodziło o Van Gogha. Kupiłem go przez pośrednika i przysiągłbym, że to autentyk. Pewien południowoamerykański amator ofiarował mi za niego sumę umożliwiającą mi kupno obrazu, którego od dawna pragnąłem. Transakcja doszła do skutku. Parę miesięcy później odwiedził mnie niejaki Golan, którego znano tylko z nazwiska. Kiedy to było? A, mniej więcej przed rokiem. Dowiódł mi, że ten Van Gogh to zręczny falsyfikat. Szantażował mnie razem z Hobsonem, swoim przyjacielem, dotarli do autora falsyfikatu, genialnego młodzieńca, który z równą łatwością potrafił naśladować Manetę, jak Renoira czy Flaminga. Chodziło zapewne o to, aby obrazy, falsyfikaty, przechodząc przez pańską galerię, zostały uwierzytelnione.
Tak, tak właśnie było. Palestri zamieszkał u mnie. To był genialny szaleniec, w dodatku opętany seksem. Kto pierwszy spostrzegł, że was podejrzewają? Hobson i Delucia. Zorientowali się, że jakiś ciekawski facet wypytuje dziewczyny przychodzące do mojego domu. Mm-hmm. Przewieźli więc Frederika samochodem Golana w inne miejsce. Mm-hmm. Palestry nie chciał opuszczać domu, przekonany, że teraz, kiedy prawie przez rok go wykorzystywano, postanowiono z nim skończyć. Mm-hmm. Trzeba go było porządnie ogłuszyć. Proszę mi wierzyć, nic nie wiedziałem o zamiarze zgładzenia inspektora. Panie komisarzu, a, Jean-Vie. Jest wiadomość, że Mario Delucia został aresztowany na granicy belgijskiej. Mamy już także łysego stanu. Dobra robota, Jean-Vie. Może kieliszek koniaku, panie Juncker? Och, z przyjemnością. Zobaczy pan, panie Maigret, nikt nie uwierzy, że człowiek inteligentny może być aż tak naiwny. Nikt z wyjątkiem kolekcjonerów. Teatrzyk Zielonooko przedstawił słuchowisko Maigret i widmo według opowiadania Georgesa Simenona w przekładzie Eligi Bąkowskiej i adaptacji Haliny Szopskiej. Udział wzięli Ewa Kania, Teresa Lipowska, Katarzyna Tatarak, Janusz Bukowski, Stefan Knote, Ryszard Nawrocki, Włodzimierz Press i Wacław Szklarski. Opracowanie muzyczne Krystyny Młodziejewskiej, realizacja akustyczna Wojciecha Truszczyńskiego, reżyseria Andrzeja Jarskiego.